Zakładasz też, Kamila, że jeżeli te cuda rzeczywiście są prawdziwe, to rzeczywiście twój Bóg jest za nie odpowiedzialny. To twój Bóg je wykonał, tak? Otóż wcale nieprawda i świadczy o tym twoja Biblia. Twoja Biblia wymienia co najmniej trzy inne istoty lub trzy inne wyjaśnienia, zakładając cały czas, że cud jako cud jest prawdziwy. Wymienia trzy inne wyjaśnienia cudów, trzy inne istoty, które mogą takich cudów dokonywać. Na przykład w rozdziale 7 Księgi Wyjścia jest napisane o czarownikach Faraona, którzy dokonywali cudów. W rozdziale 7 Księgi Wyjścia czytamy na przykład tak. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i sługami jego i zamieniła się w węża. Mocą Boga domyślnie oczywiście. Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy i rzucił każdy z nich laskę i zamieniła się w węże. Czyli takie cuda jak może dokonywać Bóg, mogą dokonywać czarownicy według twojej Biblii. Po drugie, mogą fałszywych cudów dokonywać fałszywi prorocy. Na przykład sam Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 mówi: powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wszelkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. I w końcu cuda może czynić szatan. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2. Pojawieniu się Antychrysta towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Czyli czarownicy, fałszywi prorocy i w końcu sam szatan mogą czynić cuda, nie tylko twój Bóg. No więc pytanie moje jest do ciebie takie. Jaką ty masz gwarancję, że to właśnie twój Bóg uczynił te cuda, nawet jeżeli je uczynił? Możesz mieć takie pytanie, no ale po co ktoś inny, jakiś oszust miałby czynić te cuda? No z bardzo prostego powodu. Otóż jest cały odłam chrześcijaństwa, jest cały odłam protestantyzmu, w którym się bardzo radykalnie uważa Kościół katolicki za kościół fałszywy, a katolicyzm za fałszywą religię. To są ludzie nie mniej inteligentni od ciebie, nie mniej dobrzy, nie mniej kochający Biblię, Boga, Jezusa, prawdę. Oni uważają, że Kościół katolicki jest fałszywym kościołem. I z ich punktu widzenia to, że są te cuda, to albo jest oszustwo, albo nawet jeżeli te cuda są prawdziwe, to jest najlepszy dowód na podstawie tych wersetów, które przytoczyłem, właśnie, że to szatan oszukuje ludzi w tych dniach ostatecznych, żeby ich zachęcić do Kościoła katolickiego. Więc tu ci chciałem zwrócić uwagę, dokładnie te same rzeczy, które ty uznajesz za powody, żeby wierzyć w Kościół katolicki, są takie odłamy chrześcijaństwa, że dokładnie te same rzeczy uznają za najlepsze dowody na to, że Kościół katolicki nie jest prawdziwym kościołem. I to nie jest żadna zła wola, to jest tak samo uczciwa interpretacja Biblii, jak ta, którą ty stosujesz. Z tego nie ma wyjścia. Są przed nami te same fakty, czyli relacje, że podobno zdarzył się jakiś cud i to, jak my je zinterpretujemy, zależy od tego, z jakim światopoglądem, z jakimi przekonaniami, z jakimi przyzwyczajeniami przychodzimy do oglądania tych faktów. Można być sceptycznym, można to uznać za cuda na rzecz Kościoła katolickiego, a można to uznawać za cuda przeciwko Kościołowi katolickiemu. A tak poza tym, nawiązałaś do tego, że oglądałaś odcinek o cudach z Łukaszem Wybrańczykiem, że to, co Łukasz, te przykłady, które Łukasz podawał, mogłabyś obalić. Ale na początku Łukasz przedstawiał taką ogólną zasadę, którą kierują się ludzie podobnie myślący na temat tego, co zrobić, kiedy słyszymy jakąś relację o cudach, czy w cuda warto wierzyć. To jest zasada, którą zawdzięczamy prawdopodobnie najwybitniejszemu, najważniejszemu filozofowi w dziejach, czyli Davidowi Hume'owi. Ta zasada jest bardzo prosta. W codziennym życiu, kiedy oceniamy, czy czyjeś świadectwo jest wiarygodne, to porównujemy, co jest bardziej prawdopodobne, że ktoś nas oszukuje, że ktoś zmyśla, czy że wydarzyło się coś nadzwyczajnego. I w przypadku cudów mamy do czynienia z opowieściami o rzeczach, które się nigdy nie wydarzają, które są właśnie nadzwyczajne, cudowne. W związku z tym zwyczajnym, domyślnym sposobem postępowania, które również ty przyjmujesz w stosunku do cudów innych religii, tak mniemam, jest przyjąć pozycję sceptyczną. Dużo bardziej prawdopodobne
nie jest potrzebna szczegółowa wiedza, jak ten cud był być może spreparowany, albo w jaki konkretnie sposób się mylą ci, którzy o nim świadczą. Tak samo jak ty, idąc na seans iluzjonisty, magika, ty wiesz, że to, co wydaje ci się, że widzisz, nie jest prawdziwe i nie wydaje ci się, że to jest prawdziwa magia, nawet kiedy nie masz konkretnej wiedzy, jak ta sztuczka była spreparowana. Konkretna wiedza, jak ta sztuczka była spreparowana, nie jest ci potrzebna, żeby wiedzieć, że to nie jest żaden cud, że to nie jest żadna magia. I podobnie domyślnym, rozsądnym sposobem postępowania mi się wydaje, nawet jeżeli nie mamy żadnych dowodów, nie złapaliśmy nikogo za rękę, to ze względu na wielość cudów, które różnych, fałszywych, spreparowanych i z wielu różnych religii, przyjąć wyjściowo pozycję sceptyczną, chyba że ktoś nam udowodni, że, jak pisał David Hume, spreparowanie takiego cudu, fałszywość takiego świadectwa byłaby jeszcze bardziej cudowna niż wydarzenie, o którym opowiada. My mamy takie podejście, jeżeli ty masz inne podejście, to zachęcam cię, nie gniewaj się na nas, tylko nas przekonaj. My naprawdę chcemy wiedzieć i rozumieć.